Halo, z tej strony Pedro i w tym materiale powiem wam wszystko to, co się zmieniło w drugiej części update'u świątecznego w Pet Simulator X, dlatego zachęcam was do oglądania i jeszcze w tym odcinku rozdamy najlepszego peta w tym momencie w grze, czyli Santa Pausa w wersji Dark Matter, którego mam w maszynie, a jak go wygrać, o tym dowiecie się podczas trwania tego materiału, dlatego zaproście znajomych na ten odcinek, żeby mogły być grubsze materiały, zostawcie suba i łapkę w górę, żebyście byli na bieżąco z moim kanałem, na bieżąco z giveawayami, konkursami. No i zaczynamy, powiem wam jak teraz grać, co teraz robić, jak grać, żeby było dobrze na drugiej części update'u świątecznego. Więc zaczynamy. Przede wszystkim zostały dodane, widzowie, nowe questy. Na Christmas event mamy dodane questy. Coś, czego jeszcze nie było w Pet Simulator X. Bardzo, ale to bardzo ciekawa mechanika i wiemy, że nagrodą główną będą oczywiście sanie Mikołaja w deskach, o których będzie za niedługo. Bardzo fajne jest to, nie wiem ile jest questów, nie wiem jak ciężkie są te questy. Powiem wam wszystko to, jak mi się uda je skończyć i tak dalej, bo naprawdę mechanika jest ciekawa. Questy, bardzo polecam się tym zainteresować. Tutaj nagroda to jest 1 000 000 pierników, co nie jest jakoś mega dużo, ale zawsze coś. Następną ważną zmianą, która została dodana, nareszcie zostały dodane nowe hoverboardy. Mamy 8 nowych hoverboardów, czyli łącznie 9 i są one za. Tutaj jeżeli macie VIP-a, tutaj zwykły hoverboard za Game Passa. Top 10 w, no wiecie, w tej tabeli, która jest. Tutaj mamy zostanie partnerem Big Gamesów. Tutaj mamy zaskończenie tego eventu. Jak widzicie, jest to jednopłomienne, więc nie jest to, widzowie, jakaś ciężka deska do zdobycia. Tutaj mamy za top 100 oczywiście w tej tabeli. Tutaj mamy miał i to jest deska, którą nie wiem za co jest. Dużo osób myśli, że za huge cata, no ale to nie jest za huge cata, bo ja mam huge cata i no i nie dostałem tej deski. Tutaj mamy redeem a merch code, czyli jeżeli mieliście kody na huge cata, jeżeli go wykorzystaliście, no to powinniście mieć takiego rainbow hoverboarda i to jest w ogóle hit. Wydaj ponad 100 tysięcy robuxów na tą grę. Naprawdę, według mnie chore, no ja tej deski nie mam, nie będę miał prawdopodobnie tej deski, ale w tym materiale wydamy trochę robuxów, więc tego możecie być pewni. Naprawdę, widzowie, deski są fajne i macie dostęp do tego panelu, nawet jeśli nie macie deski. Tak przynajmniej pisał Preston. Następną bardzo ważną rzeczą jest nowy Game Pass, którego dzisiaj kupimy. Jest to, widzowie, taki Magent. Mamy enchant na petach Magent, który nam właśnie zbierał coiny, jeżeli pet obok niego przelatywał. A to jest super Magent, który polega na tym, że zbiera nam coiny i lootbagi zewsząd. Jeżeli rozwalimy coś, no to automatycznie się nam to zbiera. Przetestujemy oczywiście ten Game Pass na samym końcu materiału, tak jakby ktoś nie wiedział, jak on do końca działa, bo ja też w sumie nie wiem, no ale możemy go teraz zakupić. Idealnie mam 400 robuxów, wypłaciłem z grupy mojej, jesteśmy najlepsi i widzowie, macie oczywiście koszuleczki na tej grupie, więc jak ktoś ma wolne 20 robuxów, to jest akurat kolekcja świąteczna, więc możecie sobie kupić. Dobra. Następne, co jest, widzowie, nowe, mamy całe menu, 5 nowych tutaj jakby grafik, fajnie to wygląda, będziemy się musieli na pewno do tego przyzwyczaić, bo to jest coś nowego, coś świeżego, jednym się podoba, drugim się nie podoba, wiadomo, standardowe, ale mi się to osobiście podoba, też możecie napisać w komentarzu, co o tym sądzicie. Candy Keys, Kens, nie wiem jak to, chodzi oczywiście o te laski cukrowe, laski, które, postaram się wam jakąś taką laskę znaleźć i one, widzowie, dają gingerbrady. Przy okazji jest to pierwszy quest, żeby rozwalić 100, widzowie, takich tych, no wiecie, no takich lasek. Tutaj jak widzicie, tak wygląda ta nowa deska, one wyglądają w następujący sposób, tylko chciałbym jakąś znaleźć, żebym mógł, widzowie, wam pokazać, ile się z tego dostaje gingerbradów i tak dalej, to ja może tego będę szukał i będę omawiał dalej. Następną, widzowie, bardzo, ale to bardzo ważną zmianą jest coś, co mi się osobiście mega średnio podoba. To jest coś, co pokazuje, że Preston lubi kaskę, czyli, widzowie, Insane Christmas Egg. Jest to jajko, które, jak widzicie, mamy 65% na Mythica Rainbow, co jest słabe, 30% na właśnie takiego Dark Matera, którego wam dzisiaj rozdaję, 5% na ekskluzywach huge cata i nie wiemy ile procent na tak naprawdę tego Mikołaja, ale ten Mikołaj jest naprawdę mega ładny. To jest oczywiście wersja huge, żeby nie było, że to zwykły mythic, to jest wersja huge tego peta. Na pewno gracze, które będą mieli robuxy, to na pewno będą to kupowali. W ogóle nie wiem dlaczego to kosztuje 1200 robuxów, jak tutaj pisze, że 800. Będzie przez to dużo tych huge catów, no nie mówię, że przez to nie będzie dużo tych huge catów, ponieważ dużo osób za granicą ma te, widzowie, robuxy, ma te robuxy, będzie chciało te wydawać robuxy, żeby mieć takiego pecika. Naprawdę, widzowie, według mnie jest to szczerze średnia decyzja, w sensie, no jeżeli ktoś chce zarobić robuxy, no to na pewno jest to bardzo dobra decyzja. Ale dla graczy, no nie wiem, bo będzie teraz tych huge catów bardzo, ale to bardzo dużo, no i one przez to nie będą aż tak bardzo unikatowe. Jeju, nie jestem w stanie znaleźć w ogóle tego dla was
pałki tej cukrowej. Dobra, następna widzowie rzecz, która się zmieniła, to jest oczywiście double gingerbread. Co za tym idzie, mamy podwójną ilość gingerbreadów. One lecą jeszcze dwa razy szybciej. Czyli teraz zarabianie widzowie gingerbreadów to jest naprawdę, ale to naprawdę bardzo, bardzo krótka chwila. Naprawdę, zarabianie gingerbreadów teraz to jest coś pięknego, marzenie. O, tam jest ta laska, więc ją sobie rozwalimy, żebym wam mógł pokazać widzowie, co ta laska tak naprawdę nam daje. Dobra, sprawdźmy to. Leci tutaj, lecą moje pety i dostajemy za to, no, niewielką ilość widzowie gingerbreadów, ale to jest właśnie zawsze to osiągnięcie i one się pewnie respią losowo, więc trzeba będzie taki teren sobie przerzucać, żeby właśnie te pałki sobie pozbierać. Więc tak, podwójna ilość gingerbreadów, naprawdę korzystajcie z tego, farmcie, jeżeli chcecie serwer, gdzie w coin multers razy 2.8, no to wbijajcie do mnie na Discorda, oczywiście link macie w opisie. Teraz te gingerbready tak naprawdę już do końca eventu będziemy wydawali tylko i wyłącznie na jajka, więc nie musicie ich oszczędzać, wydawajcie wszystko na jajka, bo naprawdę widzowie, warto otwierać te jajka, żeby potem zarabiać z nich gemy i być potem przygotowany. Zostały widzowie dodane nowe efekty dźwiękowe, więc to głównie w banku są nowe eventy, efekty dźwiękowe. Jak widzicie na TechWordzie nie ma nadal widzowie banku, co jest według mnie mega, ale to mega słabe. No ale no cóż, no Preston jeszcze tego nie ogarnął, bo ponad miesiącu mówi się trudno. O takiego Mikołaja możecie sobie wygrać, jak go wygrasz, o tym dowiecie się za chwilkę. Dodatkowo zostało zmienione skalowanie zdrowa, czyli po prostu piernikowe skrzynie, diamentowe prezenty i cukierkowe laski, o właśnie tego mi brakowało, będą teraz skalować swoje zdrowie w zależności od miejsca odrodzenia. Czyli jeżeli one się zrespią na Trechwardzie, będą one dużo mocniejsze niż jak się zrespią na Spawnwardzie, w skrócie. Więcej worków z łupami, w ogóle widzowie, leci więcej lootbagów, nie? Leci więcej lootbagów, więc nie dosyć, że macie więcej lootbagów, to jeszcze macie tak naprawdę pierniki razy dwa, co za tym idzie. No naprawdę teraz się zarabia w sekundę te pierniki. Ludzie będą mieli miliardy, miliardów tych pierników. Naprawdę, tych pierników to będzie odgrom. To będzie po prostu coś pięknego. Ile tych będzie openingów, tak naprawdę będziemy pewnie cały dzień spędzali na openingu, żeby wydropić widzowie tego huge cata, oczywiście festiwalowego, na którego jest teraz 3 razy większa szansa. Tak widzowie, 3 razy częściej ten huge cat festiwal wypada, ale nie napalajcie się, że wam wyleci, to tylko tak mówię, bo została zwiększona szansa razy 3 na niego, ale to i tak jest nadal bardzo, ale to bardzo mała szansa. Ja już wydałem około 5 miliardów pierników na opening i no nie wyleciał mi, nie, więc naprawdę widzowie, tutaj nie musicie się napalać, bo no po prostu jak się nie będziecie napalali, no to nie będziecie potem zawiedzeni, może tak. Bo naprawdę to jest bardzo, ale to bardzo mała szansa na wydropienie tego peta. Dobra, obiecałem wam takiego Santa Pausa, ale w wersji Dark Matter, więc jak go wygrać? Widzowie, zostawiajcie suba na kanale, musicie mieć suba z dzwonem, musicie mieć łapkę w górę pod tym materiałem i w komentarzu musicie napisać słowo update oraz wasz nick z Robloxa. Losować będę za około 3 dni od wyjścia tego odcinka, dlatego serio, pospieszcie się, serio, jak możecie zaproście znajomych. I jeszcze jest jedna bardzo ważna informacja. Na wczorajszym moim odcinku rozdawałem 2200 Robuxów. Konkurs nadal trwa, więc jeżeli jesteście zainteresowani darmowymi 2200 Robuxami, no to widzowie, napiszcie o tym w komentarzu, no i wejdźcie sobie na filmik wczorajszy, nie? Wejdźcie sobie na wczorajszy filmik, bo tam naprawdę mega dużo powiedziałem na temat tego konkursu, bo jest konkurs na 2200 Robuxów za darmo, a Robuxy właśnie na taki na przykład nowy Game Pass są spoko. Dobra, widzowie, postaram się wam teraz przetestować ten Game Pass, ponieważ obiecałem wam to, jak widzicie, to mi się samo zebrało. Pokażę wam jeszcze na przykładzie lootbagów, tylko sobie do tego odpalę triple damage, żebyście nie czekali jakoś, no nie wiem, mega, ale to mega długo. Mam nadzieję, że ta skrzynka, chociaż nie, no bo ta skrzynka pada tak naprawdę w bardzo długi czas. Więc ja tutaj też nie będę robił cięcia, postaram się po prostu jak najszybciej te lootbagi wydropić. Ale to będzie tak samo widzowie działało jak w przypadku właśnie tych coinsów, tak mi się wydaje. Że po prostu to wszystko, jak widzicie, mi się automatycznie samo zbiera. Nawet to nie wylatuje, chociaż często z tego co widziałem, to wyleciał właśnie ten lootbag. I tego nie jestem totalnie pewien, dlaczego te lootbagi wyleciały, czy to nie działa tak do końca jak ja myślałem. Opis tego Game Passa jest taki widzowie, że po prostu powinno nam zbierać te lootbagi. Nie wiem dlaczego to nie zbiera nam tych lootbagów. Collect orbs and lootbags from anywhere. No taki jest opis, więc powinno to widzowie działać. No nie mam pojęcia dlaczego tak jest,
ale widocznie tak jest. To w tym czasie, kiedy mi się to rozwala, nie no, nie będę was tak zanudzał, bo przecież to mi się będzie z 5 minut rozwalało, bo są lagi na serwerze, ale jak widzicie, na zwykłe coiny to działa i na lootbagi wam najwyżej jutro w materiale powiem. Jutro też pewnie się zagłębię bardziej na temat tych questów, więc oglądajcie odcinki, bo naprawdę, ale to naprawdę widzowie warto. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się, do następnego razu, siemano, pa pa.